okidoki, odzywam się już z drugiej strony, bo nie wiem, z której strony dobrze staną, żebyście wszystko tu dobrze widzieli. Mamy tu wszystkie składniki. Składników nie będę jeszcze raz wam przedstawiać, dlatego że one się nic prawie, że nie różnią. Poza tym, że nieco inaczej przyprawiłam, ale to tak jak mówię, to już jest kwestia indywidualna. Każdy przyprawia wedle swojego uznania. Ja mam teraz tutaj jajko rozbełtane. No i co robimy? Pierwszą warstwę jajka wylewamy na patelnię. Może być go troszeczkę. Chodzi o to, żeby patelnia była pokryta jajkiem. Żeby ta tortilla, którą ja tutaj pierwszą ułożę, żeby właśnie była mocznięta w jajku. Przedstawię sobie teraz na trójeczkę. Pierwsza warstwa tortilli leci w jajo. Leci w jajko. I teraz pierwsza tortilla jest dla Gracjana. On nie chciał z pomidorem, ale chciał ze szczypiorkiem. Szczypiorek jeszcze chciał, zapomniałam, tylko to? I ser. A, i chciał ser. No to dobrze, to taki będzie miał słabszy trochę wydanie. Dajemy mu kurczaka. Kurczaka kupiłam, słuchajcie, specjalnie dla Gracjana, to jest tika. On bardzo lubi. Spytasz, czy właśnie chce pomidora, bo już w końcu zapomniałam. Czy on chciał pomidora, czy nie chciał? Nie. Bo już nie uczy się. Chcesz pomidora? Nie. Teraz muszę sobie zupę zmienić. Już za mocno się kupię. Nie. Bez pomidora? Nawet jeden złoterek? Dobra, Gracjan nie chce z pomidorem. Czekajcie, żeby nie było przebicia. Nie, ale chciał. Chciał ser trochę i chciał trochę szczypiorka, dam mu. A cebulę? Okej, czyli nie chciał z tym wszystkim, więc niestety będzie miał wersję ubogą. Dlatego, że tu już wszystko położyłam. Kładę mu drugą tortillę. Nie, ser. Już od razu? Czy? No dobra, no to daj od razu. Oli kładzie mu teraz ser na środek, nie tu w kąty, bo się poprzypala. Jeszcze daj mu tego ser. Aha, on chciał pastelek sera, czekajcie, ja mu dam. Pamiętajcie, że to jest fajna opcja, że możecie dawać to, co wam też w lodówce zalega, co wam zostaje, czego macie resztki. Po prostu można się wyspać. No i niestety, ale chyba tylko z takich warstw Gracjan będzie mógł mieć. Nie, no to już. Taki jeden niech zje i tyle z kurczakiem. Dlatego, że tak jak mówię, on nie chce wymyślonego żadnego, więc niestety będzie miał uboższą wersję. Teraz tylko trzeba go fajnie tutaj poumaczać. Ma być jak najwięcej umoczenia w jajku, bo to właśnie powoduje tą fajną taką skorupkę. No i tyle. I teraz pod przykryciem nasza pokryweczka niezawodna i trzymamy, słuchajcie, trzymamy to z jakieś 3 minutki. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak będzie wyglądało jego tortillo omlet, a my za chwilę przejdziemy do robienia naszego. No i dobrze, minęły z jakieś 3 minutki. Słuchajcie, ściągam moją pokrywkę. Zwaną pokrywką i przekładamy omlecika naszego tortillowego i przykrywamy na kolejne 3 minutki. No i za chwilę wam pokażę efekt końcowy. No i okidoki, 2-3 minutki minęły i idziemy z naszym przekładańcem na talerz. Za chwilę go przekroję. No tu nie będzie takiego nie wiadomo jakiego popisu, z racji tego, że Gracjan wybrał sobie jednak tą taką wersję trochę ubogą, ale spróbuję w takim razie mu ulepszyć w ten sposób. Omlet. Robimy tak. Si. Jest si. No i jego niestety bez warzyw wygląda kurczak i ser. Następująco, ale wydaje mi się, że też spoko. Też fajnie to wygląda. Chciał jeszcze... Mu ozdobimy jeszcze troszeczkę szczypiorkiem. No i tak wygląda jego porcja. Zobaczymy, czy mu zasmakuje. Nie wiem, czy dawać mu widelec, bo tak naprawdę to można to jeść łapkami. Także tak wygląda porcja Gracjana, a za chwilę pokażę wam naszą porcję. No i okitoki. Gracjana już poszło na stół. Teraz robię nam. Really? Nie, to trzeba tak. Widzicie, już się nam tutaj za bardzo, widać, że za bardzo się nam tu przypieka. Tam się jajko ścina. Za mocno było nagrzane. Ale wystarczy. Kładę tortillę. Przynajmniej szybciej nam się zrobi może. Zmniejszy jednak ten ogień. I teraz, jeżeli chodzi o nasze, damy najpierw sobie warzywka. Więc lecimy z
Uwaga, pomidorki. Ale ładne tutaj na kamerze są. Pa. Tak? No, kolory piękne. Proszę bardzo, pomidorki. To rzucam jeszcze te dwa. Czym więcej, tym lepiej, bo pamiętajcie, że czym też większe te warstwy, no to bardziej pożywne oczywiście. No i też smaczniejsze przez to. Także mamy to. Jeżeli pomidorek, to my sobie jeszcze położymy. Mamy tu pokrojoną cebulkę. Co doda nam też troszeczkę chrupkości. Będzie takie fajne, chrupiące. Ja cebulę lubię, nie wiem akurat jak Oli, ale myślę, że Oli lubię. Też. Czekajcie, dorzucimy sobie jeszcze tu trzy. Na pewno poczęstuję tym Karolcie, jak wróci. Jestem bardzo ciekawa, czy by jej to zasmakowało. Okidoki, niech to sobie tak leży. I na tą warstwę po bok. I na tą warstwę położymy sobie jeszcze szczypiorek, który właśnie przechwycam tutaj, żeby o, mam szczypiorek. No i dajemy sobie do koloru szczypiorek. Inna warstwa żywna, druga tak, druga mięsem. Będzie mięsna, ale jeżeli mamy już tutaj pomidorka, ja uwielbiam, jak pomidorek jest doprawiony. Proszę bardzo, pieprz. Jeszcze tak? Mamy pieprz, tak, za chwilkę. I damy sobie papryki. Można oczywiście też coś normalną paprykę, ale będzie fajnie po prostu przyprawione. Ładnie to wygląda, naprawdę. Kładziemy drugą. I kładziemy drugą tortillę. Dajemy drugą warstwę, która wygląda następująco. Czuję, że już mi się jajko tam pod spodem zrobiło, więc długo nie musimy czekać. I jedziemy oczywiście z warstwą mięsną. Czyli dajemy sobie naszego kurczaka. Jak ci smakuje? Dobre. Dobre tylko? Jezu, mi to bardzo zasmakowało, słuchajcie. Ja to będę robić naprawdę z bardzo pół często. Szynka, pół kurczak. I ser. Mówisz? Aż tak? Mhm. Znowu nie dam rady zjeść. Oliwia ogarnęła, słuchajcie, ostatnio w 5 całego w 5 sekund. Ja nie dam rady, ja po prostu wymiękłam. Wiesz, że to wszystko na... Tylko chciałam tak rozłożyć, żeby było w miarę na każdym gdzieś tam kawałku, jak się ukroi. Żeby każdy spróbował też tego kurczaka. Teraz... Także kurczak pika sam w sobie, ma fajny smak. Tak. I teraz lecimy. Ty położysz, no to połóż. Wszystkie? Nie, chyba. Tak, żeby było równo. Damy dalej szczypiorek. Jeden został. No to położę środek. Okidoki. Zapomnieliśmy jeszcze o serze na tą stronę. Bardzo proszę, ja ser uwielbiam. Nie ten cheddar. Damy ten i tamten i damy wszystko. I tak jest resztka już tego sera, więc damy do końca. Bardzo proszę. Resztka sera, Lala coś woła. Co, Lalo, wołasz? Tego... Co ty wołałaś? Wyrzucimy dwie warstwy. A tutaj też mamy resztkę już chyba tego cheddara. Fajnie będzie kolorystycznie. Porządne warstwy. I przykrywamy ostatnią warstwę. Czekajcie, muszę się umyć. I ostatnia warstwa tortilli. Wędruje na górę. No i to będzie naprawdę porządna. Porządna. Tak, ale chcę, żeby się tak równo porozlewało. Jajko nam się już ścina szybko, więc to będzie szybka akcja dzisiaj. Na szóstce chyba. Nie, jest na szóstce, na czwórce. Na czwórkę dałam, ale spoko, za chwilę będziemy i tak ściągać. Bardzo proszę. Wszystko rozlane. Tu ze sobą. O, musi być tylko mokre. Musi to być mokre z każdej strony. Kurczak nam aż wypadł z wrażenia. No i tyle. I tak by to wyglądało i teraz przykrywam tą przykrywką i trzymamy z jakieś 3 minutki, za 3 minuty pokażę Wam, jak będziemy przekładać. No i okidoki, minęły 2-3 minutki, nie wiem ile. Ja w międzyczasie, ale już nie nagrałam, posypałam jeszcze tą moją przyprawą i odwracamy naszego omleta. I wygląda on tak, znowu jest chrupiący, znowu jest ładny. Teraz trzymamy 2-3 minuty i za chwilę już pokażę Wam środeczek. No i okidoki, ja już wyłączam moją kuchenkę, ściągam pokrywkę. Danie mamy gotowe, przechodzimy teraz do wyłożenia go na blat. Wykładam na blat.
I teraz przejdziemy do pokrojenia. Sobie wszystko odkładam. Czekajcie, bo ja lubię mieć porządek. No i teraz kroimy i zobaczymy, jak nasze danie będzie wyglądało dzisiaj w środku. Fajnie jest chrupiące, bo słyszę, jak kroję. Słyszę, jak kroję. No i wygląda tak. Wow. Niam, 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 niam. Kroimy sobie troszeczkę mniejsze porcje. Nam się fajnie jadło. Oliwia, wiem, że wmuci całe, to więc jej to zrobimy dwie porcje. Trzech. Talerzyk. I Oliwii porcja pierwsza wędruje. Pach. I pach. Pokaż swoją porcję. Ale cebulę widać. Dziewczyny, chłopaki. No muszę wam powiedzieć, że ja to będę robić bardzo często, będę tylko po prostu zmieniać sobie składniki. Następna opcja korci mnie bardzo z pieczarkami, gdyż ja uwielbiam pieczarki. Albo ze szpinakiem. Można z fetą. Z fetą spróbuję, ze szpinakiem na przykład. Czyli tak bardziej warzywnie. Feta i szpinak i zrobię na pewno z pieczarkami. No i tak wygląda mój talerzyk. Jeżeli jesteście w trakcie posiłku, to ja życzę wam smacznego. My idziemy szamać. Dziękuję za uwagę.